Pixar w pudełku. Jak poszło? Wymyśliliście, jak rozciągnąć algorytm Joe na cztery punkty? To trudne, więc nie martwcie się, jeśli były kłopoty. Oto, co wymyślił de Casteljau. Najpierw metodą interpolacji liniowej z parametrem T znajdujemy punkt na każdym z trzech odcinków. Teraz mamy trzy punkty kontrolne, jak przyjść ble trawy. Znajdujemy punkty na nowych odcinkach za pomocą interpolacji liniowej i tego samego t. Mamy dwa punkty kontrolne wyznaczające linie. Znajdujemy na niej punkt znów używając interpolacji liniowej. Kiedy zmieniamy wartość t, ten ostatni punkt kreśli łagodną krzywą. I takich krzywych na ogół używamy do kontroli ruchu postaci w animacji. Korzystamy z edytora wykresów. Pozwala poruszać punktami kontrolnymi krzywych, by uzyskać łagodny ruch między pozycjami. Oto edytor wykresów używany w Pixarze. Między punktami pozycji kluczowych są krzywe Beziera. Grupujemy sąsiednie odcinki, by utrzymywały nachylenie krzywej w klatce kluczowej. To zapobiega nagłym szarpnięciom w ruchu. W ćwiczeniu oswójcie się skrzydymi bez mającymi 3, 4, a nawet więcej punktów kontrolnych.